A przepraszam, panie senator. Znaczy ja mam pytania następujące. Komisja zgodnie z regulaminem i przyjętymi zwyczajami powinna mieć dość ściśle ograniczony czy sprecyzowany zakres działania. Sformułowanie od pola do stołu no jest niekomunikatywne i nawet trochę humorystyczne i nie powinniśmy w Senacie używać takich sformułowań do tak istotnych rzeczy jak określenie zakresu działania komisji. Ja bym jednak namawiał pana senatora i pana marszałka, żeby jednak nie rozpatrywać tego punktu dzisiaj, przygotować to na poważnie, no bo po prostu tu państwo senatorowie po prostu się śmieją z tego, bo to jest się z czego śmiać. No, moje zdolności analityczne języka polskiego, no pan senator mówi, że od pola do stołu to chodzi o emisyjność. No jakoś językowo się tego nie dopatruje, więc jakieś tu są skróty myślowe, jakieś figury retoryczne, które w takich dokumentach nie powinny mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Od razu odpowiem. To jest uwaga, którą pewnie powinien pan zaadresować również do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, bo oni tego terminu używają powszechnie. Ten termin używają powszechnie, przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan senator Czerwiński. Panie marszałku, no ja tutaj się niestety, a może na szczęście, przychylę do wniosku pana senatora Wiatra. On aż tak nas nie pili. Klimat wytrzyma. Raczej w ciągu 2 tygodni nie zredukujemy o połowę emisji dwutlenku węgla w Polsce, czy w ogóle na świecie. Można ambitne cele stawiać, a już teraz poważnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę jednak mimo wszystko na zapis tego ustępu 1 artykułu 13. Senat powołuje komisje stałe do określonego rodzaju spraw, czyli permanentne, ciągle działające i rozpatrują sprawy z danego zakresu oraz może, i teraz uwaga, powoływać i rozwiązywać. Czyli naturalną koleją rzeczy taka komisja powinna być rozwiązana. Komisje nadzwyczajne do realizacji określonych zadań. Słowo zadań jest dlatego w liczbie mnogiej, bo wcześniej są komisje do realizacji określonych zadań. To jest podstawy logiki. Proszę państwa, komisja, zadanie, koniec realizacji zadania, rozwiązujemy komisję nadzwyczajną. Tak powinno być. No, oczywiście można działać inaczej, ale my w ten sposób będziemy psuć strukturę Senatu. Można przecież powołać komisję stałą, wydzielić pewien zakres spraw do działań tej komisji, tak jak każdą inną, przecież nic nas tutaj nie ogranicza. Po co nadzwyczajna? Nie wiem, żeby apatować na zewnątrz tym. Panie senatorze, staram się nadążać za pana wywodem logicznym, ale pan chce likwidować komisję, której jeszcze nie powołaliśmy. Taki jest urok, w cudzysłowie, komisji nadzwyczajnych, że można je powołać i można je odwołać. Senat w swoim majestacie będzie mógł z tej komisji uczynić komisję stałą, ale ta dyskusja się robi trochę bezprzedmiotowa, bo pytałem, czy jest sprzeciw przed wprowadzeniem tego punktu. Nie usłyszałem go, więc w tej chwili zajmujemy się już tym punktem, a nie dywagacjami, co zrobić, a czego nie robić, a co likwidować, a co powoływać. Pan senator Rusiecki jeszcze się zgłasza. Dziękuję bardzo, panie marszałku. No ja jednak rozumiem dokładnie, o co chodzi panu senatorowi Czerwińskiemu, o jasne określenie celu działania tej komisji jeszcze w bardzo określonym czasie. Moje pytanie jest bardzo proste. Czy pan senator Gawłowski będzie ubiegał się o przewodniczenie tej komisji? Jak będzie powołana, to pan odpowiem. Prosiłbym o jasną odpowiedź. Pierwsze, jasna odpowiedź jest zawarta w artykule 58. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi marszałek Senatu. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego. I to jest odpowiedź z artykułu 58. Pierwsze posiedzenie prawdopodobnie będzie zwołane podczas następnego posiedzenia Senatu. Nie widzę więcej głosów. Zatem dziękuję panu senatorowi. Dziękuję bardzo.